Witam tutaj Sanbaser. Muszę powiedzieć, że jestem zdziwiony faktem kasacji Jelcza M121M Mastero, ale dzisiaj dowiecie się, dlaczego podjęto taką decyzję. Zapraszam. W pierwszej kolejności omówimy Jelcza Mastero korzystając z Wikipedii. Pojazd spełnia normę spalin Euro 4. Posiada podwozie Jelcze M121M, silniki Wecotec Toref 4AE3682 o mocy aż 264 koni mechanicznych. Jego pojemność skokowa to 5883 cm3. Posiada czterobiegową skrzynię biegów Voivode 854,5 oraz jego numer taborowy to 2501. Niestety w tym roku pojazd został wycofany z eksploatacji przez niesprawność silnika, który nie był pierwszej świeżości. Odgłosy silnika były nieprzyjemne dla ucha. Mocne były wibracje koło zabudowy silnika od tyłu autobusu. Strasznie trzaskał plastik na dziurawych ulicach. Nawet przy mało dziurawych ulicach Lublina i autobus był paskudny w kabinie kierowcy. Były obdarte przyciski, które nie wyglądały dobrze. Jednak fanatycy pogodzili się z tym, że został wycofany, a na koniec wam pokażę, jak brzmiały dźwięki silnika, bo nie wytrzymie.